Szczęść Boże. Nazywam się Daniel Kasprowicz. Pochodzę z Rybna, z Mazur i mam 30 lat. Z wykształcenia jestem dietetykiem i pielęgniarzem, absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. A z powołania jestem misjonarzem świeckim posłanym przez Komisję Episkopatu Polski do spraw misji na Madagaskar. Od 2014 roku posługuję na Czerwonej Wyspie jako medyk i jako misjonarz. Pracuję przede wszystkim z trudną młodzieżą, z niedożywionymi dziećmi i z wszystkimi chorymi, którzy potrzebują naszej pomocy. Są to osoby chore przede wszystkim na malarię, trąd, gruźlicę, dur brzuszny, na dżumę, odrę. Każdego roku borykamy się z różnymi przeciwnościami losu. Z porą suchą, porą deszczową, z powodziami, z cyklonami, z plagą szarańczy i z brakiem leków czy pożywienia. W 2019 roku zostałem przeniesiony na nową misję do diecezji Antsiranana na prośbę biskupa, który poprosił, by w jego diecezji, w bardzo biednej miejscowości Anivuranu, wybudować szpital dla niedożywionych i kobiet będących w ciężkiej sytuacji życiowej. Podjąłem się tego zadania, a będąc tu teraz w Polsce, zbieram fundusze na budowę właśnie tego dzieła. Proszę Was dzisiaj wszystkich o wsparcie celów misyjnych, o pomoc w pracy misyjnej, o pomoc w wybudowaniu tego szpitala dla tych szczególnych dzieci, które każdego dnia walczą o życie z powodu niedożywienia. Serdecznie Bóg zapłać za każdą ofiarę. Z Panem Bogiem. Chwała Panu.